Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj przygotujemy zupę pomidorową. Potrzebne składniki: wywar, czyli rosół, marchewki, pietruszka, por, natka pietruszki, mały słoiczek 200-gramowy koncentratu pomidorowego, śmietana 18, jedna cebula oraz paszka ryżu. W kolejności obieramy warzywa i kroimy na kawałki i dodamy do wywaru. Pokrojone warzywa w paski dodajemy do wywaru. I tak gotujemy do miękkości warzyw. Pod koniec szumujemy i wyciągamy wszystkie warzywa. Gdy warzywa są już na pół miękkie, można dodać sól, przyprawy oraz pieprz. Przyprawa to jest kucharek. W wyjęciu warzyw powoli dodajemy koncentrat pomidorowy i dokładnie mieszamy. Teraz dodajemy ryż i gotujemy aż do jego miękkości. Zupa już jest częściowo ugotowana. Można przelać część zupy do półmiska. I rozpuścić w nim śmietanę. Jeśli przypadkiem by się zważyła, możemy tą czynność powtórzyć aż do skutku. Tak rozpuszczoną śmietanę powoli wlewamy do zupy i mieszamy. Na koniec możemy dodać natkę pietruszki i zupa już gotowa. Możemy jeszcze dodać więcej przypraw po spróbowaniu zupy